Witam serdecznie, Grosik z tej strony. Kolejny wypad. Dzisiaj jestem w lesie pikołowskim. Pierwszy fancik i znalazłem kawałek pierścienia od zapalnika. Materiał mosiąc. A teraz znalazłem kawałeczek pierścienia wiodącego. Taki malutki, wąziutki. Trafiłem jakiś guziczek. Tak mi się wydaje, że nie będzie miał uszka. Niestety, jak widać, urwane jest. A co to za guzik? Polski. Tak, orzełek. Orzełek w koronie, proszę bardzo. A teraz trafiłem kawałeczek pierścienia wiodącego. Patrz, mała sarenka. Nie rusza się. Znaleźliśmy malutką sarenkę. Tutaj sobie siedzi w krzaczku. Oddalamy się, żeby się nie wypuszyła, bo mama na pewno przyjdzie po nią. Jest ciekawy sygnał. Już wykopaliśmy go. O, tutaj. Mam to w dłoni. No jak mówiłem, klątwa polmosu. Znalazłem teraz groszek niemiecki. Od razu widać, że to jest ten guzior. I posiada nawet uszko, jak widzicie. A tam kolega gdzieś ma jakiś sygnał i też coś kopie. Jesteśmy we dwóch dzisiaj na wykopkach. A teraz znaleźliśmy taki stalowy klin. Patrzcie, jaki złom wielki. Z 2 kilo waży. W tym samym miejscu jeszcze był taki wielki młot. Może ktoś sprzęt swój zostawił i zapomniał, albo się napił jakiś drwal. No, trochę złomu mamy. A teraz taki kawałek ołowiu znaleźliśmy. Ciekawe, co to mogło być. Trochę się nakopałem, ale wykopałem taką łuskę, ale zauważcie, że to nie jest stalówka, tylko mosiężna łuseczka. Proszę bardzo. W środku pusta. Taka szklanka. Ciekawe, czy bicia ma jakieś. O, fajny fancik. A teraz kolega znalazł tłoczek. Tak mi się wydaje, że to jest tłoczek do szrapnela. A kaliber? Z 90. Z 90 mm. Ponownie wyszedł kawałek jakiegoś zapalnika. A teraz trafiłem kawałek zapalnika. Widać gwint. No, rozwalony taki kawałek mosiądzu. Od dłuższego czasu żadnych fajnych sygnałów nie ma. Ale nie tracimy nadziei. Las jest w tym miejscu dosyć czysty. Ale zobaczymy. Może coś jeszcze wyjdzie. I znów wyszedł kawałeczek mosiądzu. Zapewne kawałek zapalnika. A teraz trafiłem kawałek pierścienia wiodącego. A teraz wyszło kawałek takiego cieniutkiego pierścienia od szrapnelka.
Kończymy na dzisiaj. Piotrek ostatni sygnał kopie i powolutku zawijamy się do auta, ale do auta jeszcze mamy około kilometra. Musimy przebić się przez las i będziemy zasuwać w kierunku Lublina. Jestem już w domu. To są śmieci z tego wypadu. Tutaj jakiś drobniejszy złom, jakieś odłamki od szrapneli. A tutaj te dwa elementy, które zapewne jakiś drwal zgubił w lesie. A tymczasem zapraszam na podsumowanie. Zaczynamy podsumowanie. Od lewej strony tłoczek od szrapnela kalibru 90 mm, pierścienie wiodące i kawałeczki zapalników, to wszystko mosiąc. To z ołowiu, nadal nie wiem co to jest. Dwa guziczki, w tym jeden polski z drugiej RP, guzik niemiecki, groszek tak zwany. No i najfajniejszy fan dzisiejszego wypadu, ta oto łuseczka, szklaneczka. Po takim wstępnym obczyszczeniu tej łuski tutaj pojawił się napis ARM75WZ97. Tutaj jakieś symbole, ale tutaj najważniejsze, pojawił się orzełek, czyli to jest polska łuska, która pasowała do armaty, już wam mówię. Armata 75 mm WZ1897 Schneider. Takie armaty były stosowane podczas kampanii wrześniowej i nie tylko, więc fancik super. Pierwszy raz taką mosiężną znalazłem, zazwyczaj stalówki jakieś z okresu I wojny światowej, a teraz wyszła taka mega, mega szklaneczka. Niewielka, ale konkretna historycznie, przynajmniej dla mnie. Bardzo mnie to cieszy, że znalazłem taką szklankę. I tyle na dzisiaj. Pozdrawiam. Mówił Grosik do was. Cześć.